Na początku lat 80. oczy całego świata zwrócone były na Polskę, gdzie narodził się niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność, który zachwiał komunistyczną dominacją w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z elementów solidarnościowej rewolucji było przełamanie komunistycznego monopolu medialnego. Trzeci punkt postulatów sierpnia 1980 roku domagał się, by władza przestrzegała zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonowała niezależnych wydawnictw. Dzięki temu w kioskach w dużym nakładzie pojawił się tygodnik Solidarność, pierwsza legalnie ukazująca się niezależna gazeta po tej stronie żelaznej kurtyny. Wolność słowa jest w końcu filarem naszej cywilizacji. To za nią życie oddał Sokrates, który nawet pod groźbą śmierci nie przestał głosić swoich poglądów. Ja was, obywatele, kocham całym sercem, ale posłucham Boga raczej, aniżeli was. I póki mi tchu starczy, póki sił, nie przestanę filozofować i was pobudzać i pokazywać drogę każdemu, kogo tylko spotkam. W starożytnym Rzymie rządy panujących w pierwszym wieku Tyberiusza, Kaliguli i Nerona zapisały się jako mroczny okres, gdy nawet słowo sprzeciwu wobec władz było karane. Dotyczyło to również apostołów, którzy woleli cierpieć więzienie lub nawet stracić życie, niż zamilknąć. W średniowieczu wolność wypowiedzi była potwierdzana w prawach stanowionych przez europejskich królów, między innymi przez Jana bez ziemi w Anglii w 1215 roku, czy w statutach w połowie XIV wieku przez wybitnego polskiego władcę Kazimierza III Wielkiego. Kongres nie może stanowić ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, albo naruszających prawo do spokojnego odbywania zebrań. Kamieniem milowym na drodze do zagwarantowania społeczeństwu wolności słowa była francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku i pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1791 roku. Dokumenty powstały w myśl hasła błędnie dziś przypisywanego Wolterowi: nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił twego prawa do ich głoszenia. Wolność słowa była jednak wciąż zwalczana przez despotów. W okupowanej przez zaborców Polsce wolność wypowiedzi tępili zarówno rosyjski car, jak i niemiecki cesarz. Jednak nielegalną prasę wydawały wszystkie środowiska polityczne – narodowcy, ludowcy, chadecy i socjaliści. To między innymi w związku z wydawaniem podziemnej bibuły do więzienia trafił Józef Piłsudski. Również niemieccy okupanci w trakcie II wojny światowej usiłowali zdławić wolność słowa. W odpowiedzi na murach pojawiały się liczne napisy wzywające do walki. Okres powojennej okupacji komunistycznej okazał się kolejnym więzieniem, również dla myśli i słowa. Halo, tu Radio Wolna Europa. Mówi Jan Nowak-Jeziorański. By usłyszeć prawdziwe informacje, musieliśmy słuchać nadawanego z zagranicy Radia Wolna Europa. I jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania. On będzie miasto. A nasi artyści, opisując rzeczywistość, by oszukać cenzurę, musieli używać ezopowego języka. Panie pułkowniku, a co zrobić z już wydrukowanym nakładem? Zmielić. I chociaż tygodnik Solidarność wraz z wprowadzeniem stanu wojennego został zawieszony, a wielu redaktorów internowano, wolności słowa nie udało się w Polsce pokonać. Chociaż obrona wolności wypowiedzi kosztowała życie wielu ludzi, między innymi zamordowanego przez SB kapelana warszawskiej Solidarności, księdza Jerzego Popiełuszkę. Tygodnik Solidarność wrócił w 1989 roku i ukazuje się do dziś, obchodząc w tym roku swoje 40. urodziny. To symbol zwycięstwa wolności nad komunistyczną dyktaturą, ale także światowy pomnik wolności słowa. Bo wolność słowa to wartość, o którą na całym świecie trzeba starać się nieustannie.